ale no nie pod ręką. Wie pan, różne rzeczy o panu mówią, muszę panu powiedzieć. I ja dowiedziałem się, że podobno jedną wielką grę pan wygrał, kiedy był pan pod wpływem środków halucynogennych. Ten wpływ był w tym momencie taki umiarkowany, to znaczy ja przygotowując się używam środków halucynogennych, bo po prostu lepiej słyszę. Ale co pan wącha amfetaminę? Nie, nie, amfetamina nie jest środkiem halucynogennym. Palę konopię, Marihuanę. marihuanę. Ale przecież po marihuanie to się wymiotuje i człowiek A nie może skąd? końca z końcem powiązać. Po nikotynie tak się robi, a po marihuanie robi się bardzo przenikliwy umysł, poprawiają się doznania zmysłowe. I no fakt, że może mogą być trudności z koncentracją, ale można się nauczyć myśleć przy tym. Wtedy jest to bardzo pożyteczne narzędzie do pracy. I co powiedział pan, że co, że papierosy są gorsze od trawy? Tak, jestem tego tym przekonany. Ja paliłem papierosy bardzo długo, znaczy długo, 7 lat. Nawet takie ekstra mocne, mocniejsze, aż któregoś dnia zapaliwszy sobie po raz kolejny trawy, no wiem, że to jest bez sensu zatruwać się środkiem, który tylko wali po głowie i osłabia i zatruwa organizm. A zdarzyło się panu odpowiadać z jakiegoś tematu i wygrać pod wpływem marihuany właśnie? Nie byłem upalony w momencie samej gry, choć no, lekarze twierdzą, że pozostaje się pod pewnym wpływem tego środka przez 14 dni. Czyli co, kupuje pan mieszkanie i co, i wygrywa następne teleturnieje? No jeszcze trochę chyba pogram. Teraz mam w planie jeden z 10. Czyli ma pan za sobą wielką grę, miliard w rozumie i teraz jeden z 10 przed panem. Tak, a jeszcze wabank był też. Wygrał pan teleturniej wabank. Tak. Raz? Trzy. Trzy razy aż. Tyle ile było można. Dziękuję panu bardzo.